Cześć, jestem Rafał Rejmisz, obrońca Suwałkowskich Wigier. Zapraszam na kolejny odcinek Pytania Kibica. Czy byś przyszedł na trening Salosu i pooglądałbyś nas? Życzę Tobie sukcesu w igrach. Treningi są we wtorek o godzinie 18.30 do 20.00 na drugim elo, wejście drugą stroną od Wesołej. Myślę, że to jest fajna inicjatywa i na pewno jak znajdę trochę więcej czasu, to przyjdę patrzeć na młodszych chłopaków. Na jakiej pozycji lubiłeś grać, jak byłeś mały? I skąd pasja do piłki? Pozdrowisz? Pasja do piłki się wzięła chyba z tego, że zawsze lubiłem oglądać piłkę nożną, czy to w telewizji, czy kolegów na boisku. Zawsze starałem się z tymi starszymi trochę grać. Na początku nie chcieli ze mną grać, byłem za mały, ale jak później podrosłem, zaczynali mnie jakby zapraszać do gier podwórkowych i to mi się bardzo podobało. I taka pierwsza moja pozycja to bramkarz. Bardzo lubiłem grać na pozycji bramkarza, ale niestety czy stety później mnie trener w juniorach przesunął na środek obrony i tak zostało do dziś. Co lubisz najbardziej jeść? Pozdrawiam. Najbardziej lubię chyba kurczaka pod różną postacią, czy to z ryżem, czy z makaronem, czy w sosie, ale no, kurczak u mnie wygrywa. Kiedy Robert Obst? Na pewno na Roberta przyjdzie jeszcze pora, kiedy to się dowiemy później. Masz dietę? Jesz fast foody? Cały czas staram się jeść zdrowo, bo to wymaga od nas ten zawód, żebyśmy się dobrze czuli i na boisku, i na treningu. Dużo ryżu, makaronów, właśnie kurczaka, jakieś ryby. No ale każdy jest człowiekiem i raz na jakiś czas jakiegoś fast fooda zjem. Czy chciałbyś grać na innej pozycji? Jeśli tak, to na jakiej? Jestem obrońcą i tego się trzymajmy, no ale jeżeli by trener jakiś widziałby mnie na innej pozycji pomocnika albo nawet napastnika, no to chętnie bym podjął to wyzwanie. O której zazwyczaj wstajesz? Zazwyczaj mamy treningi o 10-11, mniej więcej w tych godzinach, dlatego zawsze wstaję o 8, żeby zjeść dobre śniadanie i żeby później między treningiem a właśnie śniadaniem trochę czasu było na przetrawienie posiłku. Czy miałeś lepsze propozycje gry w innych klubach? No oprócz Wigier jeszcze dwa inne zespoły się do mnie odezwały z pierwszej ligi, ale wybrałem Wigry i myślę, że to jest dobre posunięcie z mojej strony. Jak się czujesz w Suwałkach? W Suwałkach dobrze się czuję, bardzo dobrze się czuję. Jest tutaj na pewno spokojniej, dlatego przede wszystkim mogę się skupić na swojej robocie, na graniu, na trenowaniu i rozwijaniu się. Jak się panu gra w Wigrach? No tak jak powiedziałem, że w samych Suwałkach się dobrze czuję, dlatego też w Wigrach bardzo dobrze się czuję. Dobrze mi się tutaj trenuje, dobrze mi się gra. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić, bo klub jest poukładany i zapewnia wszystko, co jest potrzebne do rozwoju. I co lepsze? Barcelona, Real, Wigry, PSG, Borussia. No to oczywiście, że Wigry, ale jeszcze oprócz Wigry to kibicuję Barcelonie. Lubisz grać na swojej pozycji? Lubię grać, bardzo lubię grać na swojej pozycji, bo zawsze chciałem bronić dostępu do bramki. No, tak jak wcześniej powiedziałem, że nominalnie jestem środkowym obrońcą, ale jakiś czas już trener daje mi szansę na boku obrony, dlatego czy na boku, czy w środku się bardzo dobrze czuję i tam najbardziej lubię grać. Czy wierzy pan w awans w Wigry do Ekstraklasy? Jasne, że wierzę. Bez tego by nie opłacało się w ogóle trenować piłki nożnej. Trzeba sobie zawsze stawiać najwyższe cele i ja cały czas wierzę, że Wigry mogą awansować do Ekstraklasy. Dzięki za wszystkie pytania. Naprawdę fajnie spędziłem czas odpowiadając na nie. I do następnego odcinka nominuję Mateusza Radeckiego. Mam nadzieję, że Rado poradzi sobie troszeczkę lepiej ode mnie.